Zgłębimy nowe elementy techniki akwareli. Jest to istotne zagadnienie. Omówimy laserunek. Wielcy artyści tacy jak Albrecht Dürer, John Sell Cotman czy William Turner, malując akwarelami, nakładali rozwodnione farby na już wyschnięte warstwy, dzięki czemu otrzymywali delikatne przejścia tonalne. Przyjrzyjcie się tym dziełom. Technika laserunkowa, czyli technika malowania przejrzystymi warstwami farby, umożliwia mieszanie barw bezpośrednio na papierze poprzez nakładanie jednego tonu na drugi. Nie osiągnęlibyśmy takich efektów, gdybyśmy mieszali farby tylko na palecie. Ćwiczenia zaczynamy jak zwykle od przygotowania niezbędnych narzędzi i materiałów. Przed rozpoczęciem pracy przyjrzyjmy się narzędziom i materiałom, których będziemy używać podczas tej lekcji. Różne rodzaje pędzli o miękkim włosiu. Szeroki pędzel do lawowania. Zestaw farb akwarelowych w tubkach. Papier akwarelowy. Pojemniczki z wodą. Biała paleta lub talerz. Szmatka. Suszarka do włosów. Linijka. Oto narzędzia i materiały, które wykorzystamy w kolejnych ćwiczeniach. Wiecie już, jak wiele jest rodzajów pędzli. Zaprezentujemy kolejny. Będzie to pędzel do lawowania. Chodzi o szeroki i płaski pędzel o szczególnym znaczeniu w technice laserunkowej. Przydatnym narzędziem w pracy z farbami wodnymi będzie suszarka. Bardzo przyspiesza suszenie farb. Przed przystąpieniem do pracy nad bardziej złożonymi dziełami powinniśmy poćwiczyć nakładanie laserunków. Popatrzmy, w jaki sposób zmieniają się barwy. Zaczynamy od nałożenia różnych barw obok siebie. Nie pozwólmy, aby się wymieszały. Zanim zaczniemy pracę, przygotujmy wszystko jak należy. Znakomicie. Skończone. A teraz poczekamy, aż farby całkowicie wyschną. Gdybyśmy chcieli nakładać od razu większe partie laserunku, powinniśmy użyć szerokiego i płaskiego pędzla. A teraz nałożymy niemal przeźroczystą warstwę farby. Zobaczycie, jak to wpłynęło na nałożone już kolory. Nawet odrobina rozwodnionej farby wystarczy, by zmodyfikować barwę. To dopiero początek. Mam nadzieję, że to ćwiczenie przybliżyło Wam już istotę techniki laserunkowej. Teraz zastosujemy wiedzę w praktyce. Laserunek należy nakładać bardzo ostrożnie. Nie powinniśmy przeciągać pędzlem kilka razy po zamalowanej powierzchni, ponieważ możemy naruszyć poprzednią, suchą już warstwę farby i stworzyć niepotrzebną mieszankę. W ten sposób nie uda nam się uzyskać efektu przejrzystości charakterystycznego dla laserunku. Laserunki powinny być bardzo przejrzyste. Lepiej nałożyć kilka przejrzystych warstw niż jedną kryjącą. Spróbujemy teraz namalować dwa piękne żółte tulipany. Zobaczymy, jak należy nakładać laserunek. Każde nowe dzieło to próba wypracowania własnego stylu. Eksperymentując z nowym środkiem malarskim, powinniśmy dużo ćwiczyć, aby dobrze go poznać. Pamiętajcie, że barwy akwareli wydają się dużo jaśniejsze, gdy warstwa farby jest jeszcze mokra. Kiedy wyschnie, staje się ciemniejsza.
Nie nakładajcie zbyt dużo farby, aby nie zniszczyć wrażenia świeżości i spontaniczności, bardzo ważnych cech malarstwa akwarelowego. Zostawcie niezamalowane miejsca, które będą oddawały rozświetlenia. Widzicie? Tę część zostawiamy niezamalowaną. Refleksy świetlne odgrywają niebagatelną rolę. Łodygę namalujemy jasną zielenią. Pociągnięcia pędzla powinny być swobodne, co sprawi, że dzieło nabierze lekkości i zyska spontaniczny wyraz. Do malowania drobnych elementów powinniśmy używać cieńszych pędzli. Mieszanką oranżu i karminu przyciemniamy płatki tulipanów. Nakładając laserunek, tworzymy subtelne przejścia tonalne. W tym miejscu na przykład. Warstwy przejrzystej farby sprawiają, że rysunek staje się świetlisty. Tę samą barwę wykorzystujemy do obrysowania kształtu płatków i wydobycia kontrastów. Powoli kończymy ćwiczenie. Udało się. Właśnie to chcieliśmy osiągnąć. Jak widzicie, nakładanie laserunków możemy ćwiczyć na prostym przykładzie. Obraz jest znakomity, zróżnicowany kolorystycznie i tonalnie. W zależności od ilości wody, którą dodamy do farby, możemy sprawić, że najciemniejszy kolor na palecie przeistoczy się w delikatną farbę laserunkową, którą złamiemy biel papieru. Zrobimy coś trudniejszego, zgoda? Tym razem tematem będzie wnętrze domu. Jest to idealny motyw do naszych ćwiczeń warstwowego nakładania kolorów, często stosowanego w akwareli. Zaczynamy od naszkicowania poszczególnych elementów kompozycji. Na początek przygotujemy bardzo rozwodnioną, transparentną mieszankę brązów i oranżu. Dokładnie rozrabiamy farby z wodą. Im więcej wody dodamy do akwareli, tym bardziej farba będzie świetlista. Teraz nakładamy tę mieszankę na strop. Pamiętajcie, że akwarele są transparentne. Dlatego zawsze nanosimy najpierw jasne, a potem ciemne barwy. Przechodzimy teraz do malowania szafy i podłogi. Wypełnimy je kolorem pomarańczowym. Ten odcień jest idealny. Kolejne warstwy farby dodajemy dopiero wtedy, kiedy wyschną poprzednie. Musimy uważać, by nie nałożyć zbyt dużo farby w jednym miejscu, żeby papier nie wybrzuszył się od nadmiaru wilgoci. Mogłoby to zniszczyć naszą pracę. Cały czas trzeba kontrolować wilgotność farb.
Uważnie zamalowujemy poszczególne obszary, uważając, by nie wyjść za linię i nie rozmazać farby. A teraz nabierzemy na pędzel odrobinę umbry naturalnej. Naniesiemy warstwę laserunkową w tym kolorze na belkę podtrzymującą strop. O tak, doskonale. A teraz naniesiemy kolejną warstwę. Mieszankę umbry naturalnej z dodatkiem błękitu, która uwypukli ciemniejsze partie stropu. Upewnijcie się, że całość już wyschła. Możemy kontynuować pracę. Znakomicie. Ciemniejszą brunatną mieszanką malujemy witrynę. Nakładamy ją również na belki stropowe. Malujemy tylko niektóre miejsca, podkreślając obszary zacienione. Nie zamalowujcie ich całkowicie. Ściana po prawej stronie będzie dość jasna. Nałożymy na nią warstwę laserunku w kolorze bardzo przeźroczystej ochry. Przechodzimy do malowania kominka. Naniesiemy ciemną mieszankę umbry palonej i poprzedniego koloru, aby podkreślić kontrasty. Uwaga, nie wypełniamy farbą całego obszaru kominka. Malujemy kolejne elementy. Wypełniamy sofę brunatną mieszanką. Doskonale. Ściany malujemy innym odcieniem ochry. Te ściany również. Wykańczamy sufit i cieniujemy boki belek farbą w kolorze umbry palonej. A teraz zajmiemy się ponownie sofą. A także kominkiem. Wygląda znakomicie. Na stół nakładamy laserunek w odcieniach brązu. Pamiętajcie o zachowaniu niezamalowanych miejsc przeznaczonych na refleksy świetlne. Na przykład tutaj.
Popatrzcie na całość i zastanówcie się, gdzie można coś ulepszyć. Tutaj na przykład. Możemy przyciemnić tę partię belek. Przeciągamy przejrzystą warstwą sieny środkową belkę, a także rozmaite szczegóły, które naszym zdaniem warto podkreślić. Teraz wasza kolej. Wykończenie dzieła nadaje mu wyjątkowy styl. Szczegóły mają ogromne znaczenie. Pamiętajcie o tym. Jeszcze kilka pociągnięć i skończymy pracę. Na obie ściany nanosimy bardzo jasną warstwę laserunku w kolorze ochry. Laserunki rozświetlają wnętrze. Ochra ociepla całą kompozycję. To świetny wybór, zwłaszcza że malujemy wnętrze pokoju. Zbliżamy się do końca. Jeszcze ostatnie detale. Ciemne kreski i bardziej kryjące pociągnięcia podkreślają bryłę przedmiotów i budują głębię przestrzenną. Różnicując gęstość farby, zmieniamy odcień i walor barwy. To już wszystko. Znakomita praca. Świetnie. I co myślicie? Jak wam się podoba takie wykorzystanie techniki laserunku? Nie jest to łatwe zadanie, ale laserunek ujednolica i ociepla kompozycję. Pamiętajcie, trzeba skupić się na każdym elemencie. A rezultat jest wspaniały. Gratulacje. Laserunek to przezroczysta warstwa farby. Laserunki łączą barwy, nadając głębi i plastyczności malowanym obiektom, a także ujednolicają całość. Dzięki nim uzyskujemy bardziej świetliste barwy. Warstwa laserunku nałożona na ciemniejszą barwę może wpłynąć na zmianę jej tonu. Różnicowanie siły krycia laserunków i łączenie ich z miejscami niezamalowanymi wzbogaca kontrasty. Temat laserunku jest naprawdę fascynujący. Warstwowe nakładanie farb daje niezwykłe rezultaty. Można je ćwiczyć na prostych elementach. Z czasem osiągniecie perfekcję. Najlepiej opanujecie technikę, jeśli będziecie eksperymentować. Zachęcam do ćwiczeń. Do zobaczenia!